Będąc tu zaproszony na badanie profilaktycznie w styczniu na kolonoskopię, byłem tak, powiedzmy, miło zaskoczony tak świetną i tak bym powiedział fachową obsługą przy wykonywaniu tego zabiegu, że przyszła mi od razu taka myśl, że zapytam, czy tych urządzeń oby wystarcza. Pani doktor, którą bardzo serdecznie chcę zaprezentować, która to z koleżanką wykonywała, powiedziała, wie pan, no przydałoby się jedno. Mówię, to wie pani, co to ja kupię? No, a pani mówi, no pan żartuje, no nie, jeszcze pan naprawdę mówi. Ze 3 razy podczas tego spotkania pani się pytała. Potwierdziłem, że kupię. Dziś jest właśnie urządzenie tu przed państwem, kolonoskop najnowszej generacji, taką żeśmy tutaj zakupili, który ma służyć przede wszystkim no, temu, by wykrywać u ludzi już trochę wcześniej urodzonych, takim jak ja jestem, właśnie tego, czy nie mam jakichś problemów, jakichś skorzeń z rozwijającym się ciągle rakiem jelita grubego. Z tego, co mi wiadomo, we Włocławku powstało właśnie to Centrum Onkologii. Bardzo dobrze sobie daje radę i zaprasza wielu naszych mieszkańców, ale także i okolicznych mieszkańców spoza miasta Włocławka. I co warto podkreślić, że dzięki temu również urządzeniu możemy więcej naszych współrodaków tutaj przebadać, a ja tym, którzy będą z tego korzystali, chciałbym życzyć, by nigdy nie doświadczyli i nie otrzymali informacji, że mają raka, żeby zawsze te badania wychodziły dobre, radosne dla ludzi. Chciałbym życzyć pani doktor, pani zespołowi równie takich ciekawych wrażeń, jak ja doznałem, bo wielu mnie straszyło, mówiąc tak, no słuchaj, bez znieczulenia to ty normalnie zemdlejesz, umrzesz i tak dalej. Przyszedłem tutaj, mówiąc oczywiście z wielkim strachem, ale po chwili okazało się, że to nie taki diabeł straszny, jak go się maluje, że to normalny zabieg, mniej boli, czy też mniejsze odczucie negatywne, jak przy leczeniu zęba. Zachęcam wobec tego wszystkie panie i panów po 50, tak? Czy po do tego, żeby korzystać tutaj. Naprawdę świetny zespół, świetna załoga. Wielu ludzi ma uwagi do działalności służby zdrowia. Ja chcę powiedzieć, życzmy sobie wszyscy na całym świecie, w Polsce, we Włocławku, takiej załogi, takiej, powiedzmy, fachowości, takiego podejścia, bo to zachęca do tego, żeby tu przychodzić i po prostu nie bać się zbadać. Niech służy państwu, niech służy przede wszystkim włocławianom i wszystkim, którzy tutaj będą z tego korzystać. Ja przyznam się, jestem zadowolony, że tą małą cegiełkę na poprawę zdrowia, powiedzmy, włocławian możemy dołożyć w imieniu firmy DGS, którą z panem Krzysztofem Kukulskim tutaj chcemy i panią prezes Fundacji Samotna Mama państwu przekazać. Nazywam się Janusz Kowalewski, jestem dyrektorem Centrum Onkologii. Pragnę powiedzieć, że człowiek nie jest wielki poprzez to, co ma. Nie jest też wielki poprzez to, nawet kim jest. Ale wielkość człowieka świadczy o tym, czy potrafi dzielić się z innymi. Można się dzielić z innymi, ofiarując im swoje uczucia. Można dzielić się z innymi, ofiarując im swój czas, ale także ofiarując im pewne dobra materialne. I to, co w tej chwili się stało, ta ofiarowana pomoc jest tym bardziej piękna, że została ofiarowana osobom chorym, które poprzez to będą mogły liczyć na szybsze diagnozy, na trafniejsze diagnozy i poprawi się ich stan zdrowia. I to jest w tym najpiękniejsze, że taki dar został ufundowany i będzie on z pewnością należycie wykorzystany. Zostałem zapewniony, że już dziś ten aparat kolonoskopowy będzie w użyciu, ponieważ czekają na niego chętni do tego typu badań. Dlatego z pełną wdzięcznością i radością jako dyrektor Centrum Onkologii przyjmuję ten dar i zapewniam pana prezesa, że trafi on we właściwe ręce i będzie właściwie służył naszym pacjentom. Serdecznie dziękuję. Jeszcze jeden. Jeszcze chwilę. Proszę Państwa, niektórzy mówią, że zdrowie nie jest wszystkim, no ale wiemy doskonale, że bez zdrowia to wszystko jest niczym. Często rozmawiając z osobami, które wspiera nasza fundacja, zachęcając do badań, słyszymy, nie chodzę, bo jeżeli coś się znajdzie, to lepiej nie wiedzieć.
No przecież wiemy doskonale, że to nieprawda, bo im szybciej o czymś się dowiemy, to tym wcześniej będziemy mogli reagować szybciej i rozwiązać problem czy wyzdrowieć. Mamy nadzieję, że to urządzenie pomoże wszystkim, którzy tego potrzebują i wspaniałym lekarzom pomóc większej ilości osób. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Guala Closure z DGS we Włocławku funkcjonuje, a dla mieszkańców Włocławka po prostu DGS funkcjonuje od 26 lat. Od 26 lat czynnie angażuje się w to, co ważne dla społeczności lokalnej. Myślę, że to zaangażowanie dzisiejsze to jest kolejna rzecz, która dobrze będzie służyć mieszkańcom Włocławka i przy tej okazji też gorąco zachęcam inne firmy, w których pracują mieszkańcy Włocławka do tego, żeby też w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu angażowali się w ten sposób, by poprawiać zdrowie mieszkańców naszego miasta. Myślę, że dobrze będzie służyć ten aparat i oby jak najwięcej paniom udało się wykryć, bo wczesna diagnoza powoduje skuteczne leczenie i zwielokrotnia szansę na wyleczenie osób, które choroba nie ominęła. Że firmy, które produkują na medycyny, to są w czapku urodzone. Nie będziemy mówić, że to kosztuje, ale kosztuje dużo, no. Proszę Państwa. Co do rozmiarów, to o wielokroć za dużo. Jeżeli pan prezes pozwoli, ten aparat jest wart swojej ceny. On ma duże możliwości, ma znakomitą jakość. A propos wykrywania zmian, chciałam państwu, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale chciałam państwu coś takiego pokazać. To jest pacjent, który przyszedł wczoraj, zaproszony przez swojego brata, którego nie bolało badanie. Jest guz wstępnicy, dość zaawansowany. Pan twierdzi, że nie ma żadnych objawów. Myśmy wczoraj to znaleźli. Za parę miesięcy byłoby już właściwie nic nie do zrobienia, tak? To jest wczorajszy dzień.